Cześć, cześć, słuchajcie, nie będę ukrywał, że zdarzały nam się już gorsze widoki z hotelowego okna, a piłkarzom pewnie zdarzały się gorsze warunki do treningów. Nie ma niedzieli, nie ma 17, takie, że pogoda wybitnie sprzyja do gry w piłkę. Sami wiecie co, jedziemy! Słuchajcie, zanim jednak na dobre rozpoczniemy dzisiejszy dzień, no to na chwilę przenieśmy się trochę do przeszłości. Jak widzicie, w Belek przyjmujemy naprawdę znakomitych gości i nie był to bynajmniej koniec. Dzisiaj poznają Państwo. Cześć! Siema. Jak tam? Guilherme, maybe something in Polish to our fans. Yeah. Because it was, you know, long time no see. Yeah, of course, also I miss a lot the city, the fans, and all people, so that's why I come here to see Lega and to see the guys, to meet a few players and the coach, all the staff. So to wish best luck in this season and be champion again. Yeah. Hello. You grow a little bit, huh? A little bit, huh? But you are smart. Yeah. Get old, my friend. Ciao. Bem. Tu? Hey, coach. Coach. Yeah. Good. Ask this. You here, huh? You'll be next coach. He's waiting for me. Yeah, No, I speak with Konrad a few days ago, but I have few problems and I could come early, but today I speak with my guys and they let me come here, so I'm happy to be here and to see the guys again. Yeah, I speak with Konrad to speak with few guys, Iñaki, the guys that I played at my time in Lega. Also we have Luquinhas now, Brazilian player, so I saw that he's doing good and he make me so happy because we are from the same country and I hope they can continue like this. No słuchajcie, to był krótki powrót w przeszłość, ale pora wracać już do teraźniejszości. Witamy z powrotem. To jest chyba dobry moment, żeby wreszcie oficjalnie rozpocząć już nasze zajęcia. Widzisz, on zawsze tak ucieka. Musisz teraz przejść po nim schedę. Co mam powiedzieć? No, to co ci na sercu leży. Bardzo dobrze trenuję. Pierwsze dwa treningi zaliczone. Co? Jedziemy dalej, nie? Kazimierz Górski mawiał, że piłka jest jedna, bramki są dwie. A w futbolu chodzi głównie o to, żeby strzelić o jednego gola więcej od przeciwnika. Nasi bramkarze postanowili zadbać o to, żeby przeciwnik nie strzelał ich wcale. No, to jest to! No ale to co trenerskie też trzeba było oddać trenerowi. Jest! No trenerzy widzę zadbali dzisiaj o content dla widzów. Kiedyś o ciebie nie dbałem. Nie sprowokujesz mnie do Red Bull. Idę, muszę Kuba popracować. Widzicie więc, że szkoleniowcy wolą dużo robić, zamiast dużo gadać. Słuchajcie, chłopaki niech sobie tam trenują, a my pójdziemy sprawdzić, co słychać u piękniejszej części obozu. Widzę, że panie akurat wychodzą z krzaków. Lubimy je raz. A co pana tam interesuje? Panie chodzą? Ja tak sobie sprawdzamy. No trzeba pilnować wszystkich, oczywiście. Macie Żarsko, nasze biuro prasowe, Ewa Olejniczak, szef kuchni. Ewa, słuchaj, bo tutaj no, warunki... Nie da nic powiedzieć. Jedzeniowe są chyba skandaliczne, prawda? No skandalicznie mało pracy mam, to jest prawda. Pierwszy raz po prostu w mojej pracy, tutaj w prawie dwuletniej karierze, no półtora, z hakiem, naprawdę nie mam co robić. Mogę tylko jeść i przychodzić patrzeć, czy aby na pewno wszystko jest gotowe. No i patrzeć, czy chłopaki z czasem za dużo słodyczy nie jedzą, a poza tym to jest naprawdę rewelacja. No właśnie, z tymi słodyczami to chyba przesada, co? Słodycze są tutaj takie fantastyczne. A
ale myślę, że bacznie zwracam na to uwagę i Wojtek również stara się, aby chłopaki wiedzieli, co jedzą i żeby sobie nie folgowali, bo mamy tutaj bardzo dużo pracy, takiej ciężkiej, ciężkiej, ciężkiej. Czy biuro prasowe też zwraca uwagę na słodycze? Nie, biuro prasowe zupełnie nie zwraca. Znaczy zwraca, ale w tą odwrotną stronę. Muszę wam się przyznać, że redakcja RGK.com również nie zwraca uwagi na słodycze. Tylko w tę odwrotną stronę. Takowoskie, czy jednak te słodycze hotelowe gdzieś tam wjeżdżają? Ja w ogóle słodycze nie wiem, także... W ogóle? Nie możesz, no co? I nie kusi trenera nic? To wszystko, co tam stoi? Wojtek może, Wojtek pracuje, ja... Sypię. Ta baklawa? Nie, to wszystko jest słynna. Niestety, owoce to jest. A panowie jak ze słodyczami? Ja jem cały czas. Ja, nie. Ja fit tylko, owoce. Czyli owocki, a nie cukier. Nie, no wiadomo, że cukry też są potrzebne, gdy ciężko się pracuje, ale właśnie nie na wieczór, na pewno na obiad i w niewielkich ilościach. Co ty gadasz, chłopie, weź się obudź, ty! Ale co mówił? Potwierdzasz czy dementujesz? Co mówił? No pan mówił, że w ogóle słodyczy nie je, że taki ja profesjonalista. Szacunek dla niego, nie? Tylko wodę pije. Tylko wodę jak wielbłąd pije, nie? Nie, no mówię, że nie. Tylko wodę jak wielbłąd. Muzyk tylko wodę pije jak wielbłąd. Bo mu się wielbłąd kręcił. Bo ma garba, bo mu garby się. Trzy garby. Znaczy wiem, muszę zapewnić. No, słuchajcie, my już po treningu jedziemy teraz na obiad do hotelu, no i zobaczymy, czy chłopaki rzeczywiście tak będą dbali o linię. Szefie, co polecasz do jedzenia? To zjadłem właśnie. To dozwolone zjadłeś, czy niedozwolone? Dozwolone. Przepyszne. Na samym końcu po lewej stronie. Mięso. Gdzie te spróbowałeś? Co? To mięso? Które? Wołowinkę. Którą? Tam na końcu? Górą? Mięso. Przepraszam bardzo, kierowniku. Takich rzeczy nie mogę pokazywać. No to ładnie, Wojtek Zew nie będzie zadowolony. Nie, to jest wszystko zdrowe, odżywcze. Ty wiesz, co to za wyścigi były? Nic nie gadaj. Nie mogę gadać. Wszystko musieli wiedzieć. Później ci powiem. Nic nie widział, nic nie słyszał. No i jesteśmy na drugim tego dnia treningu. Treningu, na który zawodnicy dotarli w dość niecodzienny sposób. Szkoleniowiec podzielił swój zespół na dwie grupy, no i były zawody. Kto pierwszy dotrze na trening? Zwycięska okazała się, no jak żeby inaczej, grupa Aleksandra Wukowicza, no a wygrani cieszyli się tak. Strasznie ten nos, słuchajcie, mi się ciśnie na usta, nie mam pojęcia dlaczego. Obiecuję, że będę już tego unikać, a żeby nie było za dużo no to teraz niech będzie jest. Spójrzcie na pereakcji z dzisiejszego treningu. You must finally say something. Because you don't tell anything for the whole time. Very good training. Very good training? Yes. So it was, I think, first time our fans will finally hear your voice. What a player. What an amazing player. Kafu, bardzo kafu. Zbieraj wody. Tej wody. Ale nie, mi chodzi białko. Zgrzewka wody, ty. Igor, nie zabraknie wody. Bananów może zabraknąć. Weź sobie banany. Weź to całą. Wczoraj Arwi napisał, że skala treningu 7,5. Trudności. Jaką cię dajesz? Zależy którego treningu. No tego, co teraz odbyliście, drugiego. Ja dałem tak... Piątkę dałem. No to spokojnie stosunkowo. No... Wczoraj był cięższy, rano był cięższy.
Mam myślę, że te popołudniowe treningi tak mają wyglądać. Bardziej treningi strzeleckie, więcej z piłką, a rano praca, nie? Czyli rano bardziej fizycznie, tak? A potem ważniejsza technika, wykończenie i tak dalej? Tak, myślę, że tak to chyba wygląda. No, dzisiaj tak mieliśmy. Zobaczymy, jak jutro będzie. Jutro będę mógł powiedzieć coś więcej. Dobrze, to czekamy z niecierpliwością. Pozdrawiam. Słuchajcie, to był dzień z dwoma szalenie intensywnymi treningami, więc nic dziwnego, że wieczorem hotel już powolutku zasypia. Ja też staram się mówić troszeczkę ciszej, żeby broń Boże żadnego z chłopaków nie obudzić. Z wami również się żegnam i przypominam, że widzimy się wieczorem na stronie Nad Ranem na YouTubie, a tam oczywiście zostawcie subskrypcję, łapki w górę, no i komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania, czy do sztabu, czy do zawodników, to również możecie zadawać je w komentarzach. Ja wam już serdecznie za dzisiaj bardzo dziękuję, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć! Widać balkon. Dobra. Jak spróbujemy? Icon, echo, 9, 10, 10. Mi spada. Cieknie mi.